Witam, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj kolejny odcinek z Palionowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, co odcinek będziemy sprawdzać, ile jest subskrypcji, bo dałem wam challenge, żebyście wbili 172 tysiące subskrypcji. Czy wam się to udało? Już idziemy to sprawdzić. Czy to się udało wielkim widzom? Czy to się udało wszystkim? Uwaga! No niestety nie. Niestety nie, ale prawie, ponieważ mieliście do wbicia 1200 subskrypcji, żeby to się udało w jeden dzień. To było praktycznie niemożliwe. Pies się tu na mnie patrzy, w ogóle siema, żółwik. Mieliście wbić 1200 subskrypcji w jeden dzień, to było troszkę niemożliwe, troszkę tak czułem, że to się nie uda, ale po prostu musiałem dać wygórowany, wiecie, próg po to, żebyście po prostu mieli taką, wiecie, taką, poczuli, że trzeba po prostu, że no, dacie z siebie wszystko. I daliście z siebie wszystko, bo wbiliście 700, czyli ponad połowę tego, co trzeba było, więc to i tak jest niesamowite. Brakuje nam 500 niecałe subskrybentów do 172 subskrypcji, więc po prostu zróbmy tak, że do jutrzejszego odcinka postarajcie się je wbić. No więc widzowie, wielki czas. No więc widzowie, wielkie wyzwanie przed wami. Czy uda wam się 172 tysiące subskrypcji wbić do jutra? No, może być ciężko, ale z całym sercem w was wierzę. Dobra, wracając do dalszych sytuacji tutaj, prawda, na Palionowie, które, no, nie są kolorowe, nie są kolorowe. Jak widzicie, dalej mam tutaj śnieg w tym miejscu. Ja już sobie tutaj, prawda, w tym momencie robię tak. Robię screeny tego, tu jest screen jeden zrobiony. Tu jest zrobiony drugi screen tego, okej. Tu robimy jeszcze kolejny screen, uwaga, tak, żeby mieć dowód. Dowód na to, że Yeti tutaj ciągle coś majstruje. Że ciągle tutaj mi, wiecie, że śnieg mi tutaj wysypuje i tak dalej. To jest nieakceptowalne, dlatego w tym momencie ja tutaj to wszystko sobie, prawda, zescreenowałem. Mamy dowód na to, że tutaj było i mogę to z czystym sumieniem, że tak powiem, usunąć. Ale jeszcze raz zobaczę tutaj po prostu śnieg, to mnie wykręci po prostu. Nie mam łopaty żadnej, naprawdę, dobra, muszę zrobić normalną tą kamienną, bo nie mam żelaza żadnego właśnie, muszę pójść do kopalni. Gadam o tych live'ach, że zrobię tutaj live'a z tego, jak sobie pójdziemy, coś pozbieramy, bo poza, jak nagrywam odcinki, to nie ma czasu, żeby iść do kopalni, tutaj jest masa innych rzeczy do roboty, więc za niedługo, znaczy w tym tygodniu raczej się nie pojawi live z tego powodu, że ja muszę filmy na zapas nagrywać, bo mam po prostu plany na weekend, ale spokojnie, w przyszłym tygodniu postaram się coś odpalić. W każdym razie, słuchajcie, niszczę ten śnieg już ostatni raz. Ja nie chcę tu zobaczyć nigdy więcej żadnej śnieżki. Nie podoba mi się to, mega mi się to nie podoba. Kolejny dzień, prawda, możemy triumfować i cieszyć się z tego, że Yetiemu usunięto kanał. Może wiecie co, ja będę tu te śnieżki odkładać i tak dalej. W tą skrzynkę właśnie, no. Widzicie to? Yeti jest przed moim domem. Yeti jest przed moim domem, on się mi przygląda. Czekajcie, stanę sobie tak, żebym go lepiej widział, albo tak, coś takiego. Ej, dobra. On się na mnie patrzy. On jest przed chatą. Dobra, czy iść i z nim gadać, czy... Wiecie co, inaczej, ja mam plan. Zróbmy tak. Nie, udawajmy, że go nie widzimy. Ja będę ciągle patrzeć tam, podglądać i tak dalej, patrzcie, będę sobie tak patrzeć i podglądać na niego, ale on nie będzie wiedział, że my go widzimy. Dobra, trolujemy go tak, żeby on nie wiedział, że wiemy o nim, może tą łopatę jednak ze sobą wezmę. Zróbmy coś takiego, tutaj sobie, że tak powiem, prawie go zobaczyłem, prawie się na niego spojrzałem. On jest, wlazł mi na chatę, dobra, udajemy, że jesteśmy w enchancie. Jest tutaj. Patrzcie, ej, to jest nienormalne, że Yeti mi normalnie na chatę wchodzi i on mnie śledzi. Dobra, czyli on chce mnie śledzić chyba w tym momencie. Dobra, udajemy, że go nie widzimy. Przechodzimy sobie tutaj, zobaczymy, co on planuje w takim razie. Patrzcie, musimy zrobić tak. I otworzyć skrzynkę, okej. Widzicie? Jaka taktyka w ogóle, że my teraz możemy na niego patrzeć, a on nie wie, że my na niego patrzymy. Dobra, on coś kombinuje. Czy on nie chce mnie zaatakować przypadkiem? Ja muszę też na to uważać. Dobra, czekajcie, musimy tak. Pójdźmy do kopalni sobie. Zobaczymy, czy on mnie śledzi, on po prostu za mną łazi, czy on po prostu, nie wiem, czy on coś chciał ode mnie z chaty. Idzie za mną. Dobra, to czekajcie. Idziemy w takim razie. Wyjdźmy tutaj z tej kopalni na górę i zobaczymy, czy on tu idzie za mną. Tak, idzie. Ewidentnie mnie śledzi. On chce mnie śledzić w tym momencie. Dobra, robimy tak. Czekajcie, schodzimy tutaj na dół. Uwaga, tu. Tu skaczemy sobie na tych drzewach, okej. Stańmy sobie tu i patrzymy do tyłu. Okej, on idzie za mną, ewidentnie idzie za mną. Dobra. Czekajcie, idziemy, złapiemy go w jakąś pułapkę go złapiemy. Niech on idzie za mną i po prostu pójdzie, wiem gdzie. W tą wielką przepaść taką, którą on sam zrobił. Może on się na to nabierze. Albo jak będzie okazja, to po prostu go klepnę, tak żeby on wpadł tam po prostu. Wiecie o co chodzi. Dobra, idę. On biegnie za mną, on biegnie ciągle za mną. O kurczę.
Dobra, on ewidentnie chce mnie śledzić i ciągle łazi, dobra. Nie słyszę go, więc jakby nie słyszałem, jak jadł i tak dalej. Czy ja mam dźwięki w Minecrafcie? Mam. Dobra, czyli po prostu on był na tyle daleko, że nie słyszałem jego jedzenia, więc to dobrze, bo to też dobra informacja dla nas, że możemy swobodniej jeść przy kimś, jak go śledzimy, bo nie słychać tego, jak on je. Dobra, czyli możemy iść, on ciągle za mną biegnie, ciągle za jakimiś drzewami i tak dalej. Ale bardzo niebezpiecznie, szczerze powiem, biegnie. Także jak ja bym się odwrócił, to miałbym mega problem. Mega problem bym miał. Bardzo duży problem. Wiecie, co zrobię jeszcze? Czekajcie, ja nie mam zbroi. Teraz sobie uświadomiłem, że nie mam zbroi. Ale dobra, czekajcie. Gdzie on jest? Okej, on poszedł. Widzicie, gdzie on poszedł? Tam jest. Dobra, czekajcie, musimy tutaj pójść. Okej. Pójdźmy tak. Coś takiego. Dobra, bo on za nami próbuje. Dobra, idziemy na górę w takim razie. Idziemy na górę, muszę tutaj, że tak powiem, teraz już muszę być na przodzie, bo inaczej nie wskoczę tutaj nigdy. Więc musimy normalnie iść tak. Nie możemy się odwrócić na niego spojrzeć, żeby go nie speszyć, bo on wtedy, jak on zobaczy, że my go zobaczymy, to jest koniec. To on się podda i już nie będzie chciał nas śledzić, a tu właśnie cała bajka chodzi o to, żeby on szedł za nami i może uda nam się go w jakąś pułapkę złapać. No już nie złapiemy go w tego samego, w tą samą pułapkę, co już ostatnio był złapany. Ale możemy go złapać tą nową, w sumie, którą sam zbudował, nie? I może się na nią nabierze, nie wiem, raczej mało prawdopodobne, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. Dobra, czekajcie, musimy spojrzeć, gdzie on jest. Idzie tą samą ścieżką za mną, idzie tak samo jak ja szedłem, jeszcze się śniegiem podsadzę, co za chłop. Dobra, i teraz tak, czekajcie, idziemy tutaj na górę całkiem, także już nie, żeby mógł sobie na F5 na niego spojrzeć, okej. Dobra, mamy tak, on wchodzi sobie tam po tej górce na spokojnie, więc on ewidentnie, ale widzicie, ja o wiele szybciej wlazłem niż on. To gdybym ja już dawno pobiegł, to bym nie stracił z widoku. Ale dobra, czekajcie, idziemy w takim razie dalej. On za nami idzie, więc my musimy tutaj jakby się, wiecie, schować czy coś, nie wiem, dobra, idziemy przed siebie do tamtej pułapki. Może on się w nią sam złapie, a może i nie, to się wszystko okaże. Patrzcie, idziemy tu. Dobra, czy ja dobrze idę? Tu trochę mnie poniosło, tutaj musimy pójść, okej. Wchodzimy za tymi świeczkami. I teraz tak, patrzcie, robimy tak. O! Złapie się. Czy on zapomni o tej dziurze? Mam nadzieję, że zapomni i wpadnie. Tylko jak nie ma wiadra, to on zginie na pewno. Złapał się, wszedł do tego! Co za głuptas! Jaki on jest głupi. Nie, no dobra. I ten ktoś nie wpadł w tą moją pułapkę, jaką wpadł w własną pułapkę. On przecież sam to wybudował. Nie, no to jest przecież jakiś śmiech na sali. Nie, no ja wracam z powrotem. Jak on tam tak szybko się znalazł? On już jest na palionowie, czekajcie. Ale on jakby teraz się odmienia rola, bo ja już się na niego spojrzałem chyba. Czy się nie spojrzałem na niego? Ja byłem na F5? Czy ja się po prostu patrzyłem perfidnie w niego? Chyba byłem na F5. Dobra, chyba byłem na F5, więc chyba możemy iść na spokojnie i on chyba nie jest świadom tego, że to my byliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale gorzej, jeżeli jest świadom, że to my byliśmy. Wiecie, tam jest, dobra, on widzi, że on tam krąży. Wiecie co, nie będę ryzykować, ja już nie chcę, ja teraz ja go pośledzę. Teraz ja zobaczę, co on kombinuje, bo on jakby zginął, wie, że jestem tam, więc może on teraz gdzieś do mnie na chatę iść. I tak na to wygląda, że on chyba to robi właśnie, że on idzie do mnie na chatę. Ta, idzie. Okej, dobra, czyli teraz zamieniają się role. Musimy teraz mnie pośledzić, ale wiecie co? Ja mam taktyczne, że tak powiem, sprawdzę go. Patrzcie, niech on sobie tam idzie i w tym momencie, widzowie, sprawdza się to, co zrobiłem, a czego jeszcze nie dokończyłem, czyli koleje. Uwaga, koleje, zaczęte koleje. Na początku wszyscy śmiali się, że koleje, po co ci koleje? Ale teraz zobaczycie, jakie to jest OP. Patrzcie, idę sobie szybko tutaj, po to, żeby zdobyć sobie potę na niewidzialność, bo troszkę tutaj pozmieniałem. Zrobiłem tutaj skrzynki, gdzie mamy narzędzia do tego, żeby robić potki i między innymi mamy trochę potek, które udało mi się zrobić, więc mamy potę na niewidzialność i w tym momencie, patrzcie, zarabiam u siebie na chacie w tak szybki sposób, jak nigdy dotąd wcześniej. Uwaga, siadamy tu, pijemy tą potę. I jesteśmy na miejscu, patrzcie, on jest u mnie na chacie, on coś u mnie na chacie kombinuje teraz, więc my już jesteśmy na miejscu, patrzcie, i łup. I on szedł do mnie na chatę, a ja zdążyłem szybciej zajść po poty, wypić tą potę i jestem jeszcze na chacie szybciej niż on, widzicie, bo on tutaj dopiero wchodzi. No, widzicie, ale go ograłem i jesteśmy niewidzialni teraz. I teraz co on tutaj kombinuje, czego on szuka w ogóle, to jest dla mnie nienormalne w ogóle, że on przychodzi do mnie na chatę, no ale wie, że sobie poszedłem, może on specjalnie wskoczył w tą dziurę, po to, żeby jakby się zrespić szybciej. Gdzieś miał łóżko ewidentnie. I on gdzieś w tym łóżku chciał jakby, wiecie, czy on zabrał te śnieżki? Zabrał śnieżki.
Zabrał to, co jego, zabrał to, co jego. Jaki to jest kurde chłop? Co jest z nim nie tak? Dobra, niemożliwe. Dobra, on rzuca mi tymi śnieżkami, ale wiecie, może on się zresetował, może on gdzieś ma łóżko bliżej, gdzie się respi po prostu. I on tutaj bardzo szybko jakby przyszedł, żeby szybko sprawdzić, póki mnie tu nie ma. Ale co ty śnieżkami rzucasz? Zniszczył mi te ramki. Tak się da? Nawet nie wiedziałem. Ale jazda, dobra. Co on robi? Co on kombinuje w ogóle? Przyszedł i po prostu biega od prawej do lewej. Nie rozwalaj mi chaty, nie rozwalaj mi chaty. Nie no, po co mu ten murek? O co mu chodzi? Dlaczego mi niszczy dom? Ej, to jest nienormalne w ogóle. Zabrał sobie płotek i jeden schodek, po co? Dobra, nie usłyszał tych drzwi otwierających się. On coś tutaj kombinuje. Czekajcie, muszę tutaj... patrzcie. On coś tu przygotował, nie wiem po co to jest w ogóle. Ale on coś przygotował, jakąś pułapkę, tak jakbym wrócił na chatę, żeby mógł... śnieżkami mnie rzucić? O co mu chodzi w ogóle? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Dobra, patrzcie, on tam szuka mnie, aż ja podejdę, a tutaj nawet nie wie, że ja za jego plecami tuż, prawda, siedzę. I czego szukamy, Yeti? Czego szukamy? Na kogo czekamy? O, tak, skradamy się. No nie, on idzie mi do lisa mojego, zostaw mojego lisa. Dobra, musimy zrobić tak, uwaga. Okej. Czemu... O nie, on mi kradnie moje świecące jagody. Ale to jest niemiłe z jego strony. Ale to jest bardzo niemiłe z jego strony. Dlaczego on takie coś robi? Nie rozumiem tego, ale dobra, no. No dobra, ja mu tam wybaczam, niech sobie to weźmie, nie? Mi to tam, wiecie, ja mam tych jagód masa. I rozrzucił je tutaj... Dla lisa? Bez sensu, ja to zbieram. Nie będzie lis tego, to świecące jagody są trujące dla lisów. Chyba. Nie wiem, nieważne. Czekajcie, gdzie on? Dobra, on tutaj dalej krąży. Ja nie wiem, co on w ogóle chce osiągnąć, szczerze przyznam. Najpierw tak, śledził mnie w Minecraft. Chodził za mną po tym palionowie. Szedł tam, wpadł w tą dziurę, przyszedł do mnie, rzucił kilka śnieżek, rozwalił mi schodek, płotek, postawił go tutaj i czeka? Na co? Na co pytanie? Na co on czeka? Jaki jest jego cel w ogóle? Chyba, że on odciąga moją uwagę od czegoś innego, co się dzieje ważniejszego dookoła. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, on na lunecie. Patrz, skąd on ma lunety? Dlaczego ja jeszcze nie mam lunety? Ja muszę sobie ogarnąć lunetę jakąś, przecież to nie wytrzymam zaraz. Ja nie mam tej lunety, mam Optifine'a, ale luneta byłaby jeszcze bardziej koks. Z czego się robi tą lunetę? Czekajcie. Ja robię tak, patrzcie, robię tutaj, przechodzę. Czekajcie, on... On ciągle patrzy z tej lunety, no chyba, że go zabijam i wtedy biorę sobie lunetę jego, nie? Ale to... On będzie wiedział wtedy, że to ja. Może lepiej nie. Niech on... Wiecie, nie mam pewności... Jeszcze czemu do Milki patrzy? Nie. Proszę się tam nie patrzeć. Co za podglądacz? Nie. Dobra, czekajcie. Trzeba go odstraszyć jakoś. Wiecie, jak go odstraszymy? Patrzcie, robimy tak. On tu siedzi sobie na tym drzewie i teraz tak robimy. Nie mam strzał. Nie odstraszę go strzałami. Dobra, musimy odstraszyć go inaczej. Okej. Dostał ciosa. Jest odstraszony lekko, powinien zaraz gdzieś wybiec po prostu, gdzieś uciekać po prostu, zacząć. No dobra, ucieka, dobra, patrzcie, robimy tak. Ajajaj, chciałem go klepnąć, ale nie udało mi się, bo wyskoczył do wody, dobra. Dobra, niech sobie wyskakuje, wiecie co? On dalej podgląda tylko z daleka, tak i tak nie powinno być, więc ja już tutaj lecę za nim. I już tutaj robię, patrzcie, tak, oho, on tutaj podgląda. Okej. Siedzi w trzcinie, nie mogę go uderzyć. Na pikselu go uderzyłem, na pikselu, że tak powiem. Dobra, on rozwala tą trzcinę, no, trująca trzcina, ojojoj. Tutaj, prawda, ta mapa, ja nie wiem, czy ona jest zaktualizowana w ogóle, ale chyba jest. Czy tutaj coś zostało nowego stworzone? Chyba nie, dobra, nie wiem, ale dobra, co on tu kombinuje? Dobra, on sobie idzie gdzieś, tutaj do grzyba przychodzi. To jest niesamowite, po co on na wszystko patrzy z tej lupy? On jakby szukał jakichś detali, nie rozumiem tego. Dobra, wiecie co? Ja go póki co zostawiam, bo on chyba wraca do siebie na jaskinie, więc już możemy go w sumie mieć gdzieś. Niech on sobie wraca tam do siebie, o ile wraca do siebie, czekajcie. Jeszcze dopilnuję, żeby on poszedł do tego wagonu i wrócił do siebie, bo po prostu nie wytrzymam, jeżeli on tutaj zostanie. Więc ja muszę mieć pewność, że on wraca. Nie wiem, co to jest, ale jakieś koło fortuny. Dobra, nieważne. Dobra, wsiadł do tego wagonika i chce jechać, ale nie potrafi coś, bo on nie umie korzystać z tego wagonu. Dobra, skorzystał z niego w końcu. W końcu mu się to udało. Dobra, mamy pewność, że wrócił do siebie, więc luz. Więc możemy już mieć jakby, wiecie, już możemy mieć wywalone w niego, więc na spokojnie. I teraz tak, co ja chciałem jeszcze ogarnąć? Chciałem ogarnąć lunetę. Ja nie pamiętam, z czego się ta luneta, tą lunetę robi, ale wydaje mi się, że ją się robiło z tego kryształu, tego ametystu chyba? Się ametyst nazywa? No, chyba tak, z redstone'a i chyba z żelaza?
Nie pamiętam, szczerze przyznam, a to jest dosyć ważna wiedza. Chciałbym zrobić sobie taką lunetę, ale ja nawet nie wiem, czy ja mam ten ametyst, szczerze przyznam. A, i to muszę naprawić, co mi tutaj zrobił. Nie wiem, bez sensu to było totalnie, nie wiem, po co on to zrobił. Dobra, już naprawione. I teraz tak, czy ja mam ten ametyst? No powinienem mieć, bo ja w kopalni chyba go zbierałem, tak mi się kojarzy. Ale pewności nie mam. Pewności, no chociaż mogłem go pominąć, bo ja właśnie wiem, że z niego się tylko lunetę robi i właśnie mogłem uznać, że w sumie to po co mi on. No, chyba go nie mam, chyba go jednak nie wziąłem, albo jak wziąłem, to go gdzieś, kurczę, zapodziałem. Jeszcze ewentualnie sprawdzę tu. Nie, dobra, będę musiał sobie ogarnąć te ametyst w takim razie. No cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co to będzie. No dzisiaj dziwny odcinek totalnie. Nie wiem, po co mnie ten Yeti śledził, ale nie wiem. To jest jego sprawa w sumie, nie? Mnie to tam i nic nie znalazł, nic mi nie zabrał, nic mi prawie nie zniszczył. On jest ogólnie jakiś dziwny, ale wiecie. Ale tu może być jakieś drugie dno jeszcze w tym wszystkim i może to niekoniecznie jest cały plan, który on miał wobec mnie i może się okazać, że że mi właśnie coś umknęło bardzo ważnego, o czym powinienem wiedzieć. No ale to tyle. Dowiemy się tego w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.